Hej, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Już uzbierał mi się cały koszyczek zużytych produktów, także to jest odpowiedni moment na to, żeby Wam pokazać, co zużyłam po prostu. No i myślę, że od razu zacznę od kosmetyku, o którym już Wam nie muszę zbyt wiele opowiadać. Jest to mój ulubiony szampon do włosów, jest to Eveline Ambio i jest to szampon nawilżający, przeznaczony do suchej i wrażliwej skóry głowy. Oczywiście bardzo Wam go polecam. Kolejny szampon, który mam Wam do pokazania, pierwszy raz go używam, jest to szampon z Isany, Isana Professional. Jest to szampon papaja i owoce tropikalne z cennym ekstraktem z owoców pitai. Nie papaji, tylko pitai. O zapachu owoców tropikalnych, włosy zniszczone i sucha skóra głowy. To jest oczywiście marka dostępna w Rossmanie. I teraz tak, szampon generalnie sam w sobie dobrze oczyszcza skórę głowy. Nie wysusza jej, nie zauważyłam, żeby on wysuszał tą skórę głowy. Natomiast nie do końca podobał mi się ten efekt po umyciu włosów. Te włosy były takie mega tępe przy nasadzie. I ciężko się je tak jakby rozczesywało. One były takie bardziej toporne. Myślę, że to też ze względu na oczyszczenie włosów. Jednak ja do tego kosmetyku nie wrócę, dlatego że po prostu ten jakby efekt mi nie odpowiadał. Miałam wrażenie, że te włosy po prostu bardziej szarpie, są mniej takie, wiecie, lejące, mniej takie właśnie łatwiejsze w rozplątywaniu. Także to nie jest jakby produkt, której bym chciała używać, także na pewno ponownie go nie kupię. Następnie mam Wam do pokazania perfumowany balsam do ciała z Avonu. To jest akurat Little Black Dress i to jest, ja już Wam wcześniej mówiłam, lubię te balsamy jako taki dodatek do perfum, które aktualnie używam i one są przeznaczone, powiedziałabym, do skóry normalnej, w celu takim zatrzymaniu tego całego po prostu takiego nawilżenia, żeby ta skóra nam się nie wysuszała. Natomiast jeśli ktoś ma skórę suchą, no to ten produkt myślę, że będzie zbyt jakby za mało wystarczalny. Niemniej jednak połączenie tego balsamu perfumowanego z perfumami podbija znacznie ten efekt i pachniemy jakby dłużej, pachniemy intensywniej i naprawdę ten zapach tych balsamów jest no, bardzo intensywny, także nawet po smarowaniu się samym balsamem nie musimy na przykład używać perfum, bo ten zapach czuć, co też jest bardzo fajne. Będąc w temacie Avonu i tych perfum, to też pokażę Wam oczywiście, że zużyłam te perfumy. Tutaj miałam taką 30, jest to 30 ml, jest to ten klasyczny zapach. Ja jestem bardziej fanką tej serii The Dress, natomiast ona już jest wycofana z tego, co widziałam i wydaje mi się, że tym jakby zamiennikiem, czyli tym samym zapachem, tylko zmienili nazwę, jest Little Black Dress Lace. Jeśli wiecie, czy tak faktycznie jest, to dajcie mi znać, bo jestem właśnie bardzo ciekawa, bo patrzyłam w katalogu i tam tego zapachu nie ma, a chciałabym go sobie kupić, więc jeśli wiecie, to dajcie mi koniecznie znać, czy właśnie te lace to jest jakby ten sam zapach, co był The Dress. Następnie mój ulubiony od wielu, wielu lat krem do rąk. Jest to krem do rąk z jaśminem i gliceryną. Jest to od normalnej do suchej skóry, bez głowy. Jest to taki zapach, taki kwiatowy, trochę mydlany. Bardzo ładny zapach. Mi się ten zapach bardzo podoba i jest ten krem bardzo fajny, bo ja mam czasami naprawdę suchą skórę, jeśli chodzi o dłonie. On fajnie nawilża tą suchą skórę, fajnie nawilża te dłonie, fajnie je pielęgnuje, a dodatkowo ten kosmetyk się nie klei. Ja nie cierpię kremów do rąk, w ogóle żadnych kremów nie cierpię, które się lepią. Ten taki nie jest i bardzo się z tego powodu cieszę, bo ma przepiękny zapach, super działanie, dodatkowo się nie klei, także jest to mój totalny ulubieniec. Teraz z takiej ciekawostki powiem Wam, że ostatnio kupiłam sobie gdzieś tam w jakimś
po prostu dyskoncie kupiłam sobie krem do rąk. Właśnie do skóry suchej. No i niestety, ale nie jestem go w stanie używać nawet na stopy, więc nie wiem, co z nim zrobię. Nie chcesz go, nie chcę, więc ode mnie z rodziny, więc no jakoś będę musiała go zużyć, ale no jest to naprawdę dla mnie duży problem, dlatego że ja strasznie tego nie lubię. I kolejny mam krem do rąk, ten też był całkiem fajny. Jest to Dr. Sante Natural Therapy, masło shea i shea butter. Co? Masło shea. Krem do rąk, odżywienie z jakimś tam 10% naturalnym olejem, ma odżywiać i chronić naszą skórę. Wygląda on tak, ten kremik. Dobrze nawilżał tą skórę dłoni, też ją fajnie pielęgnował. Ten już taki troszeczkę był treściwszy, miałam wrażenie, że on tak przez chwilę on się tak lepił, natomiast później on fajnie się wchłaniał, także ten jakby moment był taki chwilowy, dosłownie minuta i później już mogliśmy robić wszystko, także też go Wam mogę polecić, jeśli gdzieś zobaczycie. Jeszcze je wcześniej używałam, chyba też Wam pokazywałam, taki kokosowy on był, też był fajny. Następnie mam zużyty tutaj peeling do ciała z Planet Spa, jest to seria z chińską zieloną herbatą. Bardzo lubię w ogóle tą serię peeling, znaczy z serii Planet Spa w ogóle lubię te skraby do ciała, bo one nie mają takich dużych, jakichś takich strasznie natarczywych tych drobinek, tylko to jest fajnie, dobrze zmielone, te drobinki są minimalne, ale naprawdę bardzo fajnie peelinguje ciało i tak raz w tygodniu, jak sobie będziemy używać takiego peelingu, to naprawdę mamy bardzo fajne ciało. Także ja Wam gorąco polecam, niekoniecznie właśnie tak jak mówię z tej serii, ale znaczy z tą jakby serię, koniecznie natomiast całą tą serię Planet Spa. Ze wszystkich jakby serii te skraby są naprawdę fajne, bo one tylko w sumie różnią się zapachami. Przynajmniej w moim odczuciu tak jest. Następnie zużyłam z Niuki, to jest seria biedronkowa, oczyszczający mus do mycia twarzy, olej z konopi, hydrolat z buławatka, każdy rodzaj cery. Generalnie ok produkt, natomiast miałam wrażenie, że on nie do końca oczyszcza tą skórę. Taką, wiecie, jeszcze z resztkami makijażu, czasami miałam wrażenie, że ta skóra jest nie do końca oczyszczona. Ja bardzo często robiłam tak, że używałam po prostu już bezpośrednio na twarz pomalowaną, brałam jakiś właśnie krem myjący do buzi, czy nie wiem, piankę, czy cokolwiek innego miałam i zazwyczaj zmywałam buzię w całości jakby ten makijaż, który miałam na twarzy. Natomiast przy użytkowaniu tego produktu zmywałam taką jakby pierwszą warstwę po prostu wacikiem, płynem micelarnym i dopiero później szłam myć tym kosmetykiem. Także mam takie mieszane uczucia. Jeśli chodzi o to, czy mi, nie wiem, skóry mi nie wysuszał, nie tworzyły mi się jakieś, nie wiem, dodatkowe wypryski, nie miałam żadnego uczulenia na to, nic z tych rzeczy, tylko po prostu mam wrażenie, że ten kosmetyk jest taki do takiej skóry czystej, bez makijażu, jest okej, okay, ale jeśli chcemy na przykład używać tego produktu, żeby zmywać też makijaż, no to już niekoniecznie trzeba uważać, mieć na uwadze to, że trzeba na przykład dwa razy myć buzię albo najpierw tą pierwszą warstwę makijażu sobie zmyć czymś innym i dopiero przejść do tego produktu. Dalej mam peeling, też jakby z tej serii z Eveline Embio. Ja też cały czas kupuję te peelingi i cały czas używam, jakby to jest takie moje duo. Teo i ten szampon to jest takie duo, które ja naprawdę lubię i nie mam zamiaru przerzucać się na coś innego. Oczywiście kupuję sobie jakieś tego typu szampony, które też jakby są przeznaczone do pielęgnacji skóry głowy, żeby tą skórę faktycznie czymś innym umyć, żeby ona się nie przyzwyczaiła za bardzo do tego wszystkiego, ale tamto duo jest takim duem, które jest cały czas u mnie. Kolejny produkt, który mam Wam do pokazania, będzie to kulka z Dove. Bardzo lubię te kulki, używam praktycznie cały czas, chętnie po nie sięgam. Teraz kupiłam coś innego też w celu przetestowania i w sumie trochę mi się znudził ten zapach. Jakoś już tak miałam go dosyć, zresztą ci, co używają kulki, to wiedzą, że to jest produkt, który chyba się najwolniej zużywa ze wszystkich.
No bo używamy go, myślę, maksymalnie raz, dwa razy dziennie, więc i to nie jest duża ilość, więc po prostu to jest produkt, który starsza nam na bardzo długo. Następnie mam Wam do pokazania serum. Jest to taka, można powiedzieć, próbka. 7 ml jest to serum z Lancome. Jest to taki serum aktywujące młodość. Do tego jest też krem do twarzy. Ja mam akurat na noc, no ale serum już mi się skończyło. Krem dalej mam i to myślę, że jeszcze mi starczy na bardzo długo. No a serum już nie. Serum było bardzo fajne, ono było takim, tak fajnie przygotowywało skórę przed nałożeniem właśnie tej pielęgnacji, tego kremu na noc. Generalnie ja jestem zwolennikiem używania serum, potem dopiero innych też produktów pielęgnacyjnych. Naprawdę widzę dużą różnicę przy używaniu właśnie takiej wieloetapowej pielęgnacji. Ona naprawdę dobrze robi nam na skórę. I można powiedzieć, już taki ostatni z takich pełnowymiarowych produktów jest to te takie masełko z Eveline. Jest to masełko z Eveline. Nie, z Oriflame. Jest to Tender Care. Chyba tu jest napisane Protecting Balm. Nie wiem, mam tutaj jakieś nadrukowane, coś mi się odbija. Bardzo, bardzo fajny produkt. Zużyłam calusieńki, już naprawdę wydłubywałam wszystko jak tylko mogłam patyczkiem też, bo był naprawdę super. Bardzo dobrze nawilżał mi i pielęgnował mi te usta. Ja w tym okresie takim jesienno-zimowym mam naprawdę, na te usta muszę non-stop coś nakładać, a ten przynosił mi naprawdę ulgę i te usta wyglądały super. W ciągu dnia też nie czułam na przykład takiego ściągnięcia, wiecie, wieczorem, jak się przy wieczornej pielęgnacji posmarowałam usta tym balsamem, to rano wstawałam i te usta były fajnie nawilżone, mięciutkie, gładkie. Także naprawdę Wam polecam ten produkt. Ja go kiedyś, tak jak Wam mówiłam, zamawiałam jakieś produkty, nie wiem, chyba na Allegro, jakieś kosmetyki. Po prostu brakowało mi gdzieś tam do darmowej wysyłki. Czy skończył mi się produkt do ust i zobaczyłam ten, że jest u jakiegoś tam sprzedawcy. I mówię, zamówię sobie, bo pamiętałam, że kiedyś go używam i naprawdę jestem bardzo zadowolona i już kolejne opakowanie sobie zakupiłam, także naprawdę Wam polecam. Mam tutaj też dwie próbeczki, które zużyłam. Dostałam kiedyś z Avonu, jest to Avon Encanto. Jest to balsam do ciała z serii Gorgeous. Ja już wcześniej miałam tą serię produktów, miałam też i tą wodę, chyba toaletową albo perfumowaną, nie wiem. Miałam ten balsam i nie wiem, czy jeszcze coś z tego miałam, ale bardzo mi się zapach podoba tej serii. Jest to chyba mój ulubiony zapach z tej serii Encanto. I też fajnie, fajnie nawilża. No i tutaj mam też krem nagietkowy. Lekki krem nagietkowy, chroni skórę podrażnioną, wygładza, zmiękcza, przyspiesza regenerację. Jest to ziołowa pielęgnacja, nagietek lekarski, mydlica lekarska i brzoza biała, 100% natury. I to było chyba Sylveco, tak mi się wydaje też po opakowaniu. Ja miałam, tak, Sylveco. Ja miałam też ostatnio taki problem, że miałam strasznie tak jakby ściągniętą tą skórę, taką suchą, a były takie, wiecie, dni dosyć chłodne i też mało spałam, więc też była ta skóra po prostu też zmęczona i była niedostatecznie nawilżona i użyłam sobie tego kremu i powiem Wam, że naprawdę zrobił robotę. Ten krem mi starczył chyba na jakieś 4 czy 5 użyć, więc naprawdę sporo, no ale widziałam znaczną różnicę. Także naprawdę mi pomógł, więc jeśli szukacie czegoś takiego, co ma Wam właśnie zregenerować i ochronić przed tymi podrażnieniami, szukacie właśnie jakiegoś takiego kremu, to ten Wam polecam. I jeszcze chciałabym Wam pokazać dwa produkty, które już po prostu nie chciałabym przenosić do następnego denko, dlatego że tu dosłownie mi zostało, nie wiem, 2-3 użycia, więc bez sensu, żebym to później trzymała przez cały miesiąc, czy nawet dłużej. I jest tutaj dezodorant, jest to dezodorant z Avonu Tressel, albo jak tam to się wymawia. To jest taki zapach, on jest taki trochę duszący, tak minimalnie, przy takim pierwszym
przy takim pierwszym jakby psiuknięciu. Natomiast później to się tak fajnie ulatnia i ten zapach to jest taki... Perfum bym nie chciała mieć, wiecie? Bo to był też jakiś tam dodatek do jakiegoś zestawu. I ten zapach jest ładny, ale nie jest na tyle fajny, żebym chciała mieć perfumę, także ten dezodorant raz na jakiś czas jakby gdzieś tam sobie użyję, jest spoko. To też nie jest antyperspirant, tylko to jest dezodorant, więc można spokojnie na ubrania sobie tutaj zaaplikować i nie mamy jakichś białych plam czy coś w tym stylu. I niestety z bólem serca, ale skończyły mi się już praktycznie na jakieś może dwa użycia mi zostało Eve Truth, czyli ta zielona, te zielone perfumy. Uwielbiam ten zapach, jest przepiękny. Naprawdę to jest przepiękny, taki świeży, trochę taki kwiatowy zapach. No jest świetny, on się sprawdzi na każdą okazję, na każdą porę roku. Jest po prostu fantastyczny i się naprawdę dobrze utrzymuje. Więc tak, te produkty zaraz zużyję, więc one idą też do tego Denko. I to były wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać, wszystko co zużyłam. Jeśli Wam się filmik spodobał, zostawcie kciuka do góry. Napiszcie też w komentarzu, czy używałyście któreś z tych kosmetyków i jak się on u Was sprawdził. I dajcie mi koniecznie znać na temat tych perfum Little Black Dress, czy ta seria The Dress, to jest teraz się nazywa Lace, czy to jest w ogóle co innego. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Jeśli też macie ochotę, to pod spodem macie link do mojego Instagrama, także zapraszam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!